Dobra, leci. No bo to jest cenne porozmawiać z kimś, na przykład o moim przypadku. No właśnie, wiesz, No właśnie, i mi się. teraz czekaj, bo do nagrania to teraz rozpatrujemy taki przypadek, bo Janek tutaj zasugerował, że Rafał, możecie spotkać nawet i takie coś od tego systemu, że jak przyjdziesz na badania, to tam będą czekać osiłki i od razu z miejsca cię zabiorą do szpitala, tak? Zamiast pana psychiatry będzie czekać czterech kurwa niby pielęgniarzy z kaptanem i cię zaczną leczyć. Popatrz, jeżeli by mnie zamknęli od razu tak z miejsca, by mnie wzięli, to musieli od razu by mi podać leki, bo ze mną jest najgorzej, popatrz. Po to do mnie by przyjechali, bo ze mną jest najgorzej, teraz trzeba podać leki, a nie obserwacja. Bo co to za, wiesz, porwać człowieka i sobie go obserwować przez 4 tygodnie. Ale Rafał, ty sobie nie zdajesz sprawy z tego, że oni ci te leki od razu dadzą. Także ty będziesz, kurwa, nie będziesz wiedział o świecie, kim ty jesteś. No to wiadomo, kto to zrobił, Paweł Wysocki. No to słuchaj, no to wystarczy, że jak ja wyszedłem po takim szpitalu inne No materiały ale bym ty robił. możesz wyjść po tym szpitalu po 15 latach dopiero, No, chłopie. no W dobrze. leśniku siedzieli po 20 lat ludzie. Janek, ale to jest pozytywna rzeczywistość. Tutaj nie ma takich przypadków, poza tym dał sam radę. Nawet i w trudnych przypadkach to Dobra. będą dla mnie Masz łatwe rację, przypadki. Rafał, czyli tak, to zostawmy. Teraz powiedz mi tak, jak ci można pomóc? Kogo tam wysłać z tobą? Słuchaj, no ja tak Żeby myślałem. było kilka osób, żeby nie widzieli, że ty jesteś sam, że cię mogą ujebać tak, jak się im podoba. Mogę iść teraz na to badanie sądowo-psychiatryczne, a wcale nie muszę. Nie muszę, bo oni potem mnie muszą wysłać drugi raz i dopiero potem policja. Ale oni cię potem zawiozą, wiesz? No to mówię, za trzecim razem będzie policja, o ile będę w domu, czyli za czwartym razem najprawdopodobniej. Warto czekać na policję, bo policja za każdym razem, popatrz, oni robili tak, że dzwonił gościu, panie Rafale, tutaj jest badanie na jutro, proszę przyjść o 12. No to ja przychodziłem. Potem nie dostałem takiej informacji nic a nic, no nie, pojawiłem się u nich na policji, porwali mnie i zawieźli na badania, więc właściwie nie poinformowali mnie. A teraz pytanie, co zrobi policja? Czy poinformuje mnie tak, jak to jest dobrym obyczajem, czy po prostu pewnego dnia przyjedzie do mnie bez Dobra, dobra, informowania i Rafał, to zgarnie mnie z domu? rozumiemy. Ja to rozumiem i ty to rozumiesz. Tylko jest teraz sytuacja taka, że jeżeli ciebie porwią następny raz i uziemią, kto się za tobą wstawi? Kto pierwszy, ten lepszy. No nie kto pierwszy, ten lepszy. Tylko, że ktoś musi znać twoją sytuację i tak dalej. Te wszystkie twoje sprawy. Ty masz bardzo dużo kibiców, którzy ci kibicują, ale ja przypuszczam, że bardzo mało ludzi by się wstawiło za tobą. No to prawdopodobnie tak. To takie społeczeństwo mamy, widzisz. Co? No ludzie sobie obserwują i czekają na dalszy bieg wydarzeń, ale są informowani na bieżąco. No, to też pomaga. Ludzie są informowani na bieżąco. Tak, Rafał mówił, że nic mu się nie wydarzy, a to się okazuje, że Rafała nie ma. No, to o co chodzi? To z Rafałem coś nie tak, czy z tym systemem coś nie tak? Do gabinetu psychiatry każdy może wejść, każdy może wyjść. No. No ale właśnie tu by trzeba było wziąć i troszeczkę tych ludzi, którzy się tam takimi sprawami zajmują, poinformować. Ja znam kilku, ty też znasz kilku takich ludzi, którzy pomagają ludziom w różnych sytuacjach. Bo ty wiadomo, Rafał, jak się Taksówkarze. to do ciebie skończy, dobrze by było, żebyś miał kurwa jeszcze z prawej i z lewej strony troszeczkę pomocy. No to mógłbym zamówić taksówkarza, bo można na przykład zamawiać wódkę przez taksówkarza, można, na adres można. No to zamówiłbym sobie, panie taksówkarzu, potrzebuję dyktafon na tą godzinę i proszę wejść tu do gabinetu i mi go podać. No. Czekaj, bo myśmy za daleko odskoczyli od Nie za tematu. Muszę daleko, zapytać nie. o co innego. Wygadał się ten twój adwokat, że oni cię kurwa zamkną. To on ci powiedział Ale wprost. to Maciej tu był negatywnie zorientowany, odrzucił moją linię obrony, to co mu zostało? No to Wróż nie Maciej, porządku. no, wróż Maciej wywróżył mi po jego Nie, to no obronie nie, on ci tylko zakład. powiedział, co sędzia zrobił. Weźmy od początku. Zostałeś Janek. uniewinniony z 7 zarzutów na co? Z uwagi na stan zdrowia. Że jesteś niepoczytalny. Nie, z uwagi na stan zdrowia, a to jest niepoczytalność, tak. Najpierw jest stan zdrowia i oni badają, czy jest ciężki. Ten się okazał, że jest ciężki, wobec tego nie karzemy, tak? No, No. A no. teraz widzisz, nie karzemy, czyn jest czynem, czyn jest czynem, a teraz trzeba to leczyć. To tak, jakby No do to. mnie mówili tak, proszę pana, wszystko w porządku, tak? Ja przychodzę do sądu, a sąd mówi, proszę pana, wszystko w porządku, nie będzie karania. Następnym razem, panie, tutaj widzę 7 zarzutów. Wie pan co, panie Rafale, nie będzie karania tym razem. Tutaj No też nie dobrze, będzie nie będzie karania. karania, ale będzie leczenie. No to nie mówią mi tego, że to się leczy.
Powiedzieli, panie kochany, tutaj nie będzie karania, ale panie, tutaj to trzeba to leczyć, bo jak pan tego nie wyleczy, to tutaj też dalej nie będzie karania i nie będzie karania i nie będzie karania. Dopóki jest choroba i się wzmacnia, to nie ma być karania. O. No właśnie. No I teraz sobie właśnie. pomyślą, że drapał. A szpital to jest co? Obserwacja to jest Ja co? myślę, że jesteś człowiek myślący i o tak samo. Jeżeli ciebie uznał sąd za idiotę, to z idiotą nie ma co gadać. Normalnie, kurwa, cię zwabią do tego psychiatryka i cię zamkną. To musieliby mnie porwać w takich ciuchach, jak jestem, i przetrzymywać jak w więzieniu i nie dopuszczać No a adwokata. mogą, ja ci to napisałem, że cię mogą No przetrzymywać nawet dobra, 2 lata. ale teraz patrz, na przykład załóżmy, jest taka sytuacja, a właśnie teraz siedzę, tyle co mnie zamknęli w psychiatryku. To ja mówię adwokata, adwokata, a oni co? Oni ci dają psychotropy i ty już No nie wiesz, ale gdzie moment, jesteś, ja mówię o co, tak, dobra, ja czego mówię tam tak, chodzi, nie dobra, wiesz o niczym. ale czekaj, ja mówię tak, dobra, przed psychotropami chcę adwokata. To co, oni najpierw psychotropy bez adwokata by dali, to już przestępstwo jest. Przestępstwo, No, no. chłopie, ty nie wiesz, z kim ty walczysz, Nie, kurwa. nie, 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 posłuchaj, to nie może tak być, że Ale wiesz, ja może tak być, może i tak Janek, jest. Janek, poczekaj, nie, nie gorączkuj się, bo tak się nie dzieje. Popatrz, przychodzi człowiek do lekarza, a lekarz mu na siłę podaje leki, bo widzi, że poprawi mu się psychicznie. To tak musiałoby być, bo ja musiałbym być chory psychicznie i teraz lekarz pierwsze co widzi, to na siłę mi daje leki na poprawę psychiczności. To tak musiałoby to wyglądać. Nawet jeżeli ja bym się nie zgodził. Ja mówię, panie, nie zgadzam się, bo jestem zdrowy, a lekarz mówi tutaj, leki trzeba podać na pana psychiczny, zaczynamy leczenie. Poczekaj, poczekaj, ja ci teraz powiem jedną rzecz. Przyjedziesz teraz do tego psychiatry, do Sosnowca, przyjdzie takich kurwa 6 chuj, zapakują cię w kaftan i co ty im napiszesz, im że się nie zgadzasz na to? Dostaniesz zaraz 3 zastrzyki, kurwa, i przez 2 tygodnie nie będziesz wiedział, jak się nazywasz, kurwa. A co się opamiętasz, dostaniesz kolejny, kurwa. Pomyśl se troszeczkę, kurwa, Rafał, No zacznij to, myśleć realnie. ale w porządku, w porządku. Teraz zrozum, że na przykład następnego dnia ja mogę mieć wizytę kogoś, mogę, no. Któregoś Nie dnia, możesz mieć wizyty. któregoś, Absolutnie. nie, to nie, Nie. to nawet w więzieniu są wizyty, a ja, Nie, ale nie. W psychiatryce to jest co innego. W ale ja, psychiatryku nie to możesz nie, mieć wizyty. sędziemu chodzi o obserwację. On mówi tak, że trzeba mi obserwować, tak, Nie trzeba mi się... obserwować, tylko leczyć cię trzeba, bo ty już mówisz jak Oj, mądry. no no ale to bez informowania mnie wtedy to by było A tak, co że ty możesz wiedzieć, jak ty Janek, głupiesz, ty nieświadomy niczego, Janek, kurwa. Zacznij Janek, myśleć, kurwa, normalnie. Janek, ty mnie tutaj chcesz wystraszyć, czy Jak chłopie co? się... Ja cię nie chcę wystraszać. Ale ty chcesz, żebym sobie wyobraził ten scenariusz, Janek? Po co mi Nie, to? nie chcę. Tylko, że ja wiem, że oni to No to zrobią. jak wiesz, że zrobią, to teraz na przykład wyszedłem po tym. No jak zrobią, Janek, to tak naprawdę następnym razem, kiedy mnie usłyszysz, to potem. Znaczy, kiedy wyjdę, tak? Ja się tylko boję, kurwa, że jak ja przyjadę, No. kurwa, Nie, do twojego za 2 tygodnie umysłu to ja do Polski, wszedłem. to ciebie już nie spotkam. Nie, ty nie wierzysz w moje możliwości. Ale wierzę w No twoje nie, możliwości. jakbyś wierzył, to byś powiedział, że nie wierzysz, że siedzę, no. Tak samo wierzę w ich możliwości. Ale to w które bardziej? W ich, nie Bo oni moje. się, wiesz, Janek. Rafał, bo oni się Janek. niczym, oni nie mają żadnych zahamowań, że oni cię mogą, kurwa, Dobra. uciemnić, żeby innym dać przykład. Ale to nie będzie się działo w mojej rzeczywistości. To się w twojej może dziać, nie w mojej. Pamiętaj, ja mam własny indywidualny wszechświat. Własny. Popatrz, ty mi opowiadasz o swoim, że w twojej rzeczywistości jest Rafał, w porządku. A w mojej rzeczywistości jest Janek, w porządku. Tylko, że widzisz, twoje straszenie to w sumie nie musi być moją prawdą. Ja mogę to zupełnie inaczej widzieć. Ja mogę na przykład widzieć, że to do tego nie dojdzie. No O. oczywiście. No, to widzisz, no Ja to, tak samo, ja bym no bo, wolał, żeby do tego nie no doszło, bo ja żeby tam mam, najechał, pośmiał się, kurwa, pogadał z tym, kurwa, psychiatrą, powiedział mu, o co chodzi i tak dalej, wiesz, no, wytłumaczył mu, bo ja przypuszczam, że wiesz, oni też nie są głupcy, chociaż ja uważam, że oni są bardzo głupcy, ci psychiatrzy, bo ci dam prosty przykład, że ja kiedyś jeszcze jak pracowałem na kolei, to myśmy mieli badania takie, wiesz, no, okresowe, między innymi ci, co jeździli tam parowozami czy elektrowozami, to Tak. mieli badania psychiatryczne, sobie wyobraź. I Tak. wchodzi facet, kurde, na badanie do tego psychiatry, a ten psychiatra siedzi siedzi, klęczy za stolikiem, palec wystawiony, tak jakby pistolet i strzelał, i puch, 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 wiesz, do niego strzelał, do tego maszynisty. Ja bym się go pytał, a coś ty zrobił? A mówię, ja tak kurtkę, bo to było w zimie, jak taki płaszcz dość długi, to płaszcz rozsunąłem, tak jakby wyciągnął pistolet maszynowy i ratatatatatata. Mówił już było po badaniu.
No to widzisz. No to są zwykli ludzie. No to są idioci tak samo, kurwa, po Ja prostu. tam zwykły, no zwykły człowiek, wiesz, no tak jakby człowieka dać jako sklepikarza, to on jest najmądrzejszy w swoim sklepie, pamiętaj. No, no Ale tak. to masz rację, to masz rację. Po prostu ludzie mają pewne poziomy, których się trzymają, wiesz, i im się wydaje, że tu są najlepsi, wiesz, w tym, co robią, nie? A że psychiatria nie ma konkurencji żadnej, bo psycholog jest niżej, a potem się już ludzi nie słucha. Więc mnie się nie słucha, psycholog to jest za mało, a dopiero psychiatra. I to nie zwykły, tylko ich specjalny, który pisze ich językiem jeszcze, czyli taki Dobrze, psychiatra, który się Rafał, nauczył dodatkowego tylko pisania. że nie wiem, czy sobie zdaję sprawę z tego, czy nie, to już zakrawo o politykę, co ty robisz. No ale oczywiście, no słuchaj, jak nie ma winy i obowiązek samo na siebie, to jak to można nazwać? To jest polityka światowa. Ale ja to rozumiem, ty to rozumiesz i to rozumie dużo ludzi. Oni się ciebie boją i ci mówią, że cię mogą upierdolić z tego względu, że się ciebie boją. Ale teraz pamiętaj, że słuchają też nas, no i co? A jak nie subskrybują i nie śledzą z filmu na filmu, pomyśl sobie, że taki człowiek nagle na sprawie sądowej dostaje taki materiał, proszę bardzo, zapoznaj się z nim. Ale wiesz, ja bym był pierwszy, powiem ci szczerze, jakby cię faktycznie przypi, jak zajadę do Jaworzna i ciebie nie będzie, to idę do sądu i tam zrobię taką kurwa wojnę, że oni się zesrają. No ale to nie byłbyś moim uczniem wtedy. Dlaczego? Poszedłeś na wojnę. No a czemu nie? Bo temu. Ja nie ma tym, jak się nazywał Gandhi, że ja będę łeb schylał i się, wiesz, tak ty, albo prawo, albo lewo. No to podobne do podobnego idzie, no. To byście powalczyli i oni by cię wyrzucili i tyle byś załatwił. A nic by mi nie zrobili. Nie mogą nagwizdać. No Przede właśnie, wszystkim Janek, jestem z jak... emeryt i jeszcze obcokrajowiec za dodatek. To za mało, powiem ci. Jeszcze Jak za mało. mało? Jeszcze mało, bo przyszedłeś do nich jeszcze z walką i oporem. To ja mówię, idź do nich z ekscytacją, popatrz. Jakbyś tak przyjechał z ekscytacją, popatrz, całą drogę Czekaj, byś mów, był. mów troszeczkę głośniej, bo już mam, kurde, tutaj dość głośno, a słabo cię słyszę. Gdybyś był podekscytowany przyjazdem tutaj tyle kilometrów, to byś był też podekscytowany załatwieniem sprawy. Lub też bez względu na temat byś był podekscytowany. No, a ty jedziesz na wojnę, Janek. Nie, nie na Ty wojnę. już dzisiaj się szykujesz na wojnę, bo ty im pokażesz i zwyciężysz. Ale ja nie chcę nic pokazać. A co chciałeś zrobić przed chwilą? Ja bym chciał po prostu się dowiedzieć, czemu oni to zrobili, na jakich Właśnie. zasadach, dlaczego. Nie mam takiej cierpliwości i takiego spokoju jak ty, na pewno. No właśnie. Ale pół godziny bym wytrzymał. Potem jakbyś nie wytrzymał, to co? I to bym się odwrócił na pięcie i bym poszedł, bo A, potem no bym gniewu właśnie, mnie no właśnie, napisać. ale pamiętaj, że jak mówisz tak, o, nie wiem, czy wytrzymam. Normalnie to byś wyskoczył, ale musisz wytrzymać. No to jaki ty uczeń jesteś, jak ty jeszcze musisz Ale słuchaj, ale wytrzymać? się w pewnym momencie też nie wytrzymałem. Już nawet do widzenia nie powiedział. Ale ja też nie jestem święty, Ale Rafał. ja wiem o tym, to nie trzeba No, mówić. no to widzisz, no to raz jest tak, a raz siak. No, to ja mówię, no na razie ja idę z tym, żeby nie walczyć, a ty byś przyszedł se powalczyć. No to Nie, ja nie. bym przyszedł tylko i się dowiedział. No, to Bo to problem. tak. A jakby ci jechało na przykład przez całą Polskę do mnie? Normalnie. O czym byś se myślał? Ach, o niczym, bym się jechał i bym się bawił, jadę, kurwa. Na pewno nie o tym, żeby ci tam zrobić jakąś krzywdę, albo im zrobić krzywdę, na pewno nie. No ale Joj. przygotowany byś był. Proszę? Przygotowany byś był. Co byś powiedział takiemu prezesowi? Na przykład to ja jestem prezesem, a ty dowiedziałeś się, że jestem w psychiatryku, no No nie? ja nie wiem, co by mnie przyjął, wiesz? Dobra, przyjmuję cię. Chodź no tutaj, Janek. Jestem tutaj prezesem. Słuchaj. O co ci chodzi, Janek? Słucham. No, to bym mu powiedział, bardzo, bardzo mnie cieszy, że pan jest prezesem sądu. Też fajnie. I teraz mnie cieszy jeszcze jedna rzecz, bo pan nie jest pierwszym prezesem, którego znam, bo znam prezesa sądu, na przykład z Jastrzębia. Dobrze, obraca się pan w takim towarzystwie. No, Z jaką, znam. panie Janku, Jasiu, przyszedłeś pan sprawą do prezesa do mnie? No. I po prostu bym powiedział tak. Mów do mnie normalnie, jak Co do prezesa. pan, panie Ćwicz prezes, sobie. co pan ma do zarzucenia panu Stępniakowi? Przepraszam, kim pan jest? Ja? Tak. Ja jestem ojcem chrzestnym od pana Rapała. Dobrze, rozumiem, rozumiem. Ojciec chrzestny, tutaj, tutaj. I bardzo mnie to, kurde, zastanawia,
że wy nie potraficie wspólnego języka złapać ze sobą. Przecież wy jesteście mniej więcej na tym samym poziomie intelektualnym. Ale proszę pana, nie wiem pan, o czym pan do mnie mówi. Czy ma pan jakąś sprawę w sądzie u mnie? Ja mam. Jaką? Mam. Na razie mam jedną. Bardzo dobrze. Czy tutaj prowadzi się jakaś sprawa przeciwko panu, proszę pana? No na razie jeszcze nie, ale... Czyli nie ma pan żadnego interesu w sądzie, proszę pana. Ale za 10 minut się może prowadzić. Szanowny panie, nie ma pan żadnego interesu w sądzie, ponieważ po pierwsze, nie z Jaworzna pan jesteś. Pan jesteś znany z zagranicy. Panie kochany, to jaki pan masz interes w sądzie? Wyprowadzisz mi tutaj pana i bez dyskusji, Janek. Tyle bym ci załatwił u mnie, powiem ci. Proszę pana, panie prezesie, ja się pana pytam, pracuję... Jeszcze na pół etatu bardzo potrzebnej niemieckiej gazecie. Czy pan chce, żeby to wszystko było... Panie kochany, pytania... Panie kochany, pytania mogą zadawać jedynie ci, którzy mają interes prawny w sądzie, a pan nie masz, panie. To cóż, pan chcesz żadnych pytań? Ja mam. Dlatego, panie, żadnych odpowiedzi, żadnych pytań. Pan rozumiesz, jak tylko ci, co mają interes prawny w sądzie, mogą zadawać pytania, a ja jestem od odpowiedzi. Dobrze, więc proszę mi dać telefon do pana ja. Proszę wyprowadzić pana Janka, bo on nie rozumie, co się do niego mówić. Nie rozumie pan, że to są takie zasady, że jak nie ma pan interesu prawnego, to nie gadamy? Nic za nic, panie. Z mojej strony nic za nic. Takie są przepisy prawa. Takie są przepisy prawa, że jakbyś pan miał interes w sądzie, o, przez kropsę pan coś u nas w Jaworznie, będziesz pan miał wokandę, to wtedy będziesz pan do mnie mógł mówić. Najpierw musisz mieć coś przeskrobane, dopiero możemy rozmawiać. Przed przeskrobaniem u mnie w Jaworznie to nie możesz, bo jak ty masz przeskrobane w innych miastach, to też nie przyjdziesz do mnie. Pamiętaj, musisz u mnie przeskrobać i dopiero tylko ci mogą rozmawiać z prezesem Janek. To musisz spełnić warunek konieczny rozmowy z prezesem, musisz mieć przeskrobane. Ale normalnie człowiek mimo prawa daj do prezesa sądu i... Możesz, dlatego cię przyjąłem, oczywiście, możesz ze mną rozmawiać, tylko że ci po prostu wyjaśniam, że nie będę z tobą gadał, ale przyjąłem, każdy może przyjść, może. No, to każdemu tak mówię, więc możesz sobie zobaczyć, ile osób ja przyjmuję, bo to są tylko moje sprawy sądowe, proszę bardzo, tylko tyle osób. Ja bym powiedział tak, panie prezesie, ja się dobrze teraz panu muszę przyjrzeć, a potem sobie poczekam, aż pan wyjdzie z tej roboty. Ja sobie za panem pójdę, gdzie pan mieszka, a potem spotka pana pewna niespodzianka. Rozumiem, że tutaj... Czy się do panu opłaci? Tak. Panie Janek, właśnie rozpoznałem okiem sędziego, że to jest, proszę pana, straszenie, czyli nie wolno panu tego robić, nie wolno mi zagrażać. Proszę pana, czy znajdzie pan adwokata, który panu wygra, że to nie było straszenie? Było, panie, no to już, no to jestem sędzią, w tym sądzie się będzie wszystko działo. Panie kochany, będzie jak mówię. Jeżeli omówię, że se za nim pójdę i się popatrzę, gdzie on jest... No, teraz pan kota ogonem wy... No. No to wiesz co, to nie straszne. Panie kochany, to oczywiście, że to można w każdej wersji. Oczywiście, domysły, tak, właśnie, bardzo dobre domysły, ale nie tutaj, nie w tym przypadku. Inni tak robią, owszem, inni tak robią, ale nie pan, proszę pana. Bo pan specjalnie jeszcze przyjechał tyle kilometrów, proszę bardzo. Teraz ja ci powiem krótko. Gdyby wszyscy robili nie tak jak Gandhi, czyli bierny opór, tylko brać za ryj i od razu mordować, to by było dawno porządek na tym świecie zrobiony. Czyli Janek by tak zrobił? Oczywiście. No właśnie, to Janek nie jest mój uczeń. Mój uczeń by tak nie robił. No, Janek. A ja bym tak robił. No ale to do której ty szkoły chodziłeś? Dochodzę do takiej szkoły, jak widzę, że to trzeba być skutecznym. No właśnie, skutecznym trzeba być, no nie? Cel uświęca środki, Janek, to jest wzmacniasz negatywnych przekonań. No oczywiście, że jest. No to go używasz, to jaki jesteś, pozytywny? No to nie możesz... Jestem bardzo negatywny. No to właśnie. Negatywnych, ale dla pozytywnych jestem bardzo pozytywny. To jest pewna różnica. Ale sam dla siebie jaki jesteś? Ja dla siebie jestem bardzo pozytywny człowiek i dla moich bliskich i dla moich bardzo dobrych ludzi jestem bardzo pozytywny, ale niech mi ktoś nadepnie na oczy. Co ty to wie?
to wtedy włączają ci się negatywne przekonania i mówisz, że to też Nic się jest. mi nie włączą. Jak Nic się nie musi. No, włączą. celu święca środki ci się właśnie włączyło, proszę bardzo. Chcesz się wyłączyć, czy chcesz dalej iść w celu święca środki? Bo to jest negatywne, tylko potem się nazwiesz, że to jest Ale ja fajne. wiem, co jest pozytywne, a co jest negatywne. No, obicie ryja jest jakie, Jeżeli Jarek. ktoś cię bije w mordę, to jest pozytywne czy negatywne? Janek, co odczuwasz? Jeżeli ktoś mnie robi w chuja, to ja go też zrobię w chuja. A ja jestem lepszy, bo ja mówię tak, Nie. jeżeli ktoś jest dla mnie dobry, to ja będę dla niego 10 razy lepszy. Ale jeżeli ktoś dla mnie zły, to ja będę 100 razy gorszy. No właśnie, czyli jak jesteś 100 razy gorszy, to jaki jest Janek? Jaki jest Janek? 100 razy gorszy, 100 razy gorszy, 100 100 razy razy gorszy. lepszy. Janek, nie, 100 razy Dla gorszy. dobrego. No i nie możesz być tak samo. No, albo jesteś negatywny, albo pozytywny w danym momencie. No to jak wybierasz negatywność, będziesz 100 razy gorszy, to Janek, to No ale powiedz mi. chwileczkę, jak negatywność, kurwa, to na świecie panuje dualizm, jest dobro i zło, całego dobra na co? Janek, ty nie słuchasz mnie chyba. Nie ma dobra i Ja zła, cię jest. słyszę. No to nie ma dobra i zła, jest pozytywne, negatywne. No właśnie, jest pozytywne i negatywne, czyli jest dualizm. No No, i którą i stronę. jeżeli ktoś jest do mnie zły, to ja jestem do niego tak samo zły, a Janek, jeżeli a jest do co. mnie dobry, to jestem tak samo dobry dla niego, proste. Nie, to nie tak. Nie tak. Jak to nie tak? Ty się bawisz w Gandhiego. Janek, od której strony ty mówisz, że on ma zaczynać, tak? Jak on, to Nie, ty. nie, nie, Tak, nie, tak, nie, tak. nie, nie, kolego. To jak? Ja mówię od siebie. Dobrze. Jeżeli ja jestem dobry dla każdego, Tak. ale jeżeli ktoś jest dla mnie zły, Stop, stop, ale zaraz, jaki dobry, Janek? Janek, to jest osąd wartości, dobro. to nie jest osąd. A oczywiście, może Dobro i być zło to osąd dobre zakonadło, wartości. osąd. Jak bo mnie osądzać? No bo za chwilę mi powiesz, No ja nie jestem, przeciwieństwo. kurwa, bezgranicznie dobry. No bo nie Nie, nie ma. ma takich ludzi na świecie, A oprócz ciebie oczywiście. jest, tak, oczywiście. A jest dobro i zło? Przekonasz się, jak cię Ale ja przymkną. ciebie pytam, jakbyś chciał mnie nauczyć, no nie? Bo albo masz wiedzę, że jest dobro i zło, albo masz wiedzę, że nie ma dobra i zła. Tak naprawdę, nie? Tak naprawdę, Tak naprawdę jest dobro i jest zło. w pewnym sensie. No w pewnym sensie, no bo jak kurwa ja ci krowę ukradnę, to jest dobrze czy No źle? właśnie, to jest osąd wartości, ale tak naprawdę nie ma. Nie Jak nie ma. ma? To jest Czyli a pomysł. dobra, jak ja ci żonę uprowadzę, to jest dobrze czy źle do ciebie? No to jest osąd Ten co? wartości. Po prostu, Janek, ty jeszcze Ale jaki musisz. osąd wartości? No głupie, no to... No właśnie, porównałeś mi coś. No i teraz wziąłeś sobie jakiś przykład, bo sam masz nierozpoznane i mówisz, o tutaj. Jak tak powiesz, jest dobrze, i tak jest dobrze. Jeśli ją porwie ktoś, to jest dobrze, a jak ci nie porwie, to też jest dobrze. Tak. Jak jej nie chce, a mi ją ktoś porwie, to mówię, o jak fajnie, że ktoś ją porwał. A jak ją kocham, widzisz, a ją porwią, to mówię, o jak niefajnie, że ją ktoś porwał. I na pewno nie powiem, że fajnie, że ją porwali. Tak jakbym miał negatywne emocje o tym, to bym powiedział, że to jest dobre. O jak dobrze, że mi to Dobra, babę porwali. ja to rozumiem, ja to rozumiem, to Ale, czuję, a tylko że. czujesz to, Janek, przy okazji? Ja to czuję przy okazji, tylko że nie rozumiem ciebie, bo jeżeli ty jesteś bardzo głodny i masz kurwa dwie kromki chleba, te dwie kromki chleba mogą ci uratować życie. I naraz ja przychodzę i powiem, kurwa dawaj to, bo jestem głodny i pierdolę ci te dwie kromki chleba, a ty zdechniesz. To jest dobre czy złe? No, ale to źle to No opowiadasz, to. nieźle, ja bardzo dobrze No nie, opowiadam. niepoprawnie, no to, ale to jak Nie, to. no ty upraszczasz, to jest dobrze czy źle? Opowiedz tak, jakby tobie się to przytrafiało. Słuchajcie, opowiem wam historię. Wiecie co? Ja, Janek, kiedyś miałem dwie kromki chleba. Naprawdę, byłem tak głodny, że patrzę, mówię, te dwie kromki chleba mi ratują życie. Tak, jak teraz ich nie zjem, to ja, Janek, będę umierał i właściwie nie umarłem. Janek, patrz, nie umarł ten gościu. A podzielił się dwoma kromkami chleba. Jak to jest możliwe? No. Przyszedł dziad i ci kurwa porwał te dwie kromki chleba i ty zdech, No kurwa. To to jest zrobił dobrze? odwrotność. Ale jaka to różnica, czy ja umarłem, kiedy się podzieliłem z nim, czy on mi ukradł? No to No. właśnie, Ukradł. nie. Pomogłeś coś zjeść sam, a on ci No przyszedł i to ci zabrał. tak, bo te dwie kromki życia, mój ostatni No, które ci pokarm. mogły pomóc 10 kroków zrobić, żeby dopaść kozę Na jakąś. przykład, I ty takie idź dalej. ostatnia deska ratunku, jeżeli Rafał tego nie będzie miał, to śmierć go czeka na bank. No. Wyryte w kamieniu, czyli są kromki, Rafał żyje, nie ma kromek, Rafał umarł.
I bardzo dobrze się stało. Tylko, że umarł, raz dał komuś te dwie kromki, a raz mu ukradli te dwie kromki. No właśnie, no No to właśnie, ale dobrze, że on umarł. stał. Ale Tylko, że umarł. ukradli, No, to umarł. ten drobny Czyli dobrze to ukradli. Rafał popełnił samobójstwo, dając komuś kromki. Tak, Tak. popełnił No, na samobójstwo, dając pewno. komuś chleb, a drugi cię zabił, zabierając ci ten chleb. No właśnie, widzisz, morderstwo, samobójstwo, co jeszcze? A pozytywne aspekty z tego są jakieś? Nie ma, według mnie nie No nie ma. ma. A Janek, naprawdę. Janek, naprawdę. Nie, bo z tobą się fajnie gadał, więc No. ty wszystko, Rafał, chcesz uprościć, a życie jednak jest troszeczkę inne. No, Ja u mam ciebie prawie chyba, 70, Janek, chyba u ciebie. ja mam 70 lat, kurwa, już widzę prawie A wszystko na ta. świecie. A teraz se zracjonalizowałeś i se uzasadniłeś, proszę bardzo. Cieszę się, że cię spotkałem na mojej drodze, bo fajnie, kurwa, z takim człowiekiem to warto pogadać. No właśnie, Janek, słuchaj, jakbyś mnie nie spotkał, to powiem ci, co by cię obchodziło, że jakiś człowiek jest w jakimś psychiatryku, popatrz, albo idzie do psychiatry. Nawet byś o mnie nie wiedział, widzisz, popatrz, nie wiedziałbyś nic o mnie, nic. Jakie byś miał fajne życie, popatrz. Nie, A Rafał, ty nie poznałeś mnie rozumiesz. i dzwonisz pierwszy, Rafał, Rafał, bo cię zamkną. No. I ja nie wiem, co zrobić, słuchaj, nie wiem, co zrobić, bo Rafała zamkną, co tu zrobić, gdzie tu zadzwonić, jak to odkręcić, no. Zadzwoniłeś tutaj z obawami i strachem, Janek. No. To jest tak, jakbyś sobie pomyślał, że Rafał sobie nie radzi, no. Nie, że się nie radzi, tylko że po prostu tu za długo żyję i wiem, jak to wygląda, wiem, co oni są w stanie zrobić. To w porządku, no robią takie rzeczy, no robili, robili, no nasłuchałeś się, to w porządku, ale czemu u mnie ma być tak samo, powiem ci. Czemu tak samo, jak ja bym sobie chciał inaczej. Nie, ja chciałbym tak, jak ty mi mówisz, po co mi to? To ja bym się bał wtedy. Ja wtedy musiałbym się bać, tak jak ty, no nie? Bo jak ja Ale już bym. się nie boję, broń No Boże. ale jakbyś był na moim miejscu i byś taki numer zrobili, słuchaj, porwaliby cię z gabinetu lekarskiego, to jakby się czuł? Dałbyś sobie No radę, czy nie? musisz brać Dobra, wszystko pod uwagę. pytanie moje, dałbyś sobie radę, czy nie? Na pewno bym sobie dał radę. No właśnie, a ja? Ja myślę, że też. No Tylko, że to o ja co bym chodzi? No to niech porywają. to, nie wiem, jak ty to chcesz rozegrać, ale ja bym to rozegrał po swojemu, wiesz? Po swojemu, tak grałem, grałem, musiałem się doprowadzić do tej sytuacji, gdzie mnie porywają, pamiętaj. Tylko, że już jak już tam wpadniesz w te macki, to tam już jest ciężko, kurwa, się wydostać, nie? Oj, ale komu? Ja wiem komu. Mi? Każdemu. No ja mogę tam, słuchaj, wydostawać się i nawet i tydzień czasu, i 2 tygodnie, a jeszcze mogę nawet i prawdopodobnie się nie wydostać przed końcem terminu, a może i prawdopodobnie nie wydostanę się, bo jeszcze mi przedłużą, popatrz, możliwe, popatrz, ale i tak wyjdę, pamiętaj. A na każdym etapie mogę się dobrze czuć, mogę się dobrze czuć, no to sobie zbieram No doświadczenia, jasne. no to No ty się właśnie. czujesz dobrze, bo na No. razie jesteś sobą. Dostaniesz pięciokrotne dawki psychotropów, to się dopiero dobrze poczujesz. To nawet nie będziesz wiedział, gdzie siedzisz i po co. Dobra, Janek, poczekaj chwilkę, zaraz ci coś wyjaśnię. Wyobraź sobie na przykład, że następny mój program jest taki, że nie ja mówię, ale lekarz do ciebie przemawia, no nie? Proszę państwa, tutaj pan Rafał kazał powiedzieć, że o, proszę go pokazać, bardzo dobrze, proszę zobaczyć, na jakich bardzo silnych psychotropach jest. Musieliśmy panu Rafałowi podać właśnie tak bardzo silne psychotropy, ponieważ pan Rafał choruje na taką zwaną chorobę, więc proszę państwa, to nie my, to nie my, to pan Rafał. Pan Rafał, nie dało się inaczej z panem Rafałem porozmawiać, jak tylko wbić mu psychotropy, aż tak silne, że proszę bardzo, to jest pan Rafał, no nie? My jesteśmy tylko lekarzami, bo myśmy tu tak zrobili, żeby pan Rafał, no, wyzdrowiał. O. No, No, tak by to mówić. to co sobie sam widzisz, jakie to jest prawdopodobieństwo, żebym ja cokolwiek był sprowokowany. Nie, no, był w takiej sytuacji po prostu. No. Jestem, że tak powiem, przyprowadzany do Rafał, lekarza i nagle Rafał, wybucham, Rafał, że zepsuj. jestem, muszę być uwięziony w pasach i po psychotropach. No, co ja bym Za musiał tak. większe głupoty ludzie. Inaczej, jak musiałbym nie kontrolować siebie lub być nieodpowiedzialnym, żeby zrobić taki numer? Ty nawet nie wiesz, żeś to zrobił. Ale co? Napiszesz na odcisk tym ludziom, którzy się ciebie boją. Sędziowie sami powiedzą ci, ten adwokat, że się boją brać twoje sprawy i tak dalej. Oni się ciebie boją, oni cię muszą zamknąć. Zaraz, ale to jest ich strach, nie mój strach. Ja im No tak, mówię, ale ale ich Jadek, strach i ich więzienie. mówisz o ludziach, którzy nie rozumieją tego, że ja do tych ludzi mówię, że mnie się nie muszą bać.
Ludzie, słuchajcie, Paweł, Monika i inni, nie musicie się mnie bać, po prostu, no nie, i No już. dobrze, No no i ale co jak ty? oni się boją, no to co to, to widzisz, to No to wychodzi skrzydło właśnie, nas. no to co? To usunąć kurwa chuja, będzie mi tu Stany. bruździł jakiś pajac kurwa, a wziąć go kurwa, zrobić niepoczytalnego kurwa i teraz go zamknąć do psychiatryka. Będziemy leczyć chuja 15 lat kurwa Janek, i nie Janek, będzie zioło. No Janek, taka jest prawda. Janek, to byłbyś taki jak Paweł. To by też by trzeba tak zrobić. Zaraz po Pawle byś wylądował, powiem ci. No bo słuchaj, to jest to samo, co Paweł zrobił, ty robisz. No to obydwaj Ale on powinniście nie, być. ale ty nie rozumiesz, że on ma możliwości, ja nie mam tych No możliwości, to on ma ale te. twoją myślę opowiedziałeś w tą historię, że jakbyś miał moce, to byś tak zrobił. No to mówię, to też byś poszedł do psychiatryka za nim. No ja mówię, nie robimy takich rzeczy. Nie u mnie. Dobra, nie ma sprawy. Nie. Wiesz, skończmy kurwa ten temat, bo wiesz, ja mam swoje poglądy, ty masz swoje. Wiesz, ty jesteś optymista, ja jestem realista, nie jestem Ojej, pesymistą. ojej, Jestem a realistą. jasne. Racjonalizujesz? Umiesz? No i A umiesz raz. powiedz. Czekaj, Janek, umiesz racjonalizować? Realisto? A co byś chciał mieć zracjonalizowane? Na przykład, zracjonalizuj mi i uzasadnij to, że będę w zakładzie psychiatrycznym. Potrafiłbyś? Zracjonalizuj mi to i uzasadnij. Wystarczy, że oni mają na tyle władzy, żeby jednym telefonem cię tam wsadzić, bo jeżeli masz wyrok sądowy, to teraz cię mogą leczyć do oporu. Aż nie wyzdrowieje, to trzeba by było zrobić plan, model, gdzie Rafał jest zdrowy, no nie? Bo na razie mają model chorego, to oni muszą pokazać model zdrowy. Nic nie muszą pokazać. Ale Oni udają jak? się do No, ale psychiatryka. słuchaj, przecież ja nie jestem szkodliwy fizycznie, tylko jestem, no nie jestem, no ja każdy inny, no jestem każdy inny i teraz chory. I oni musieliby pokazać mi różnicę między tym chorym a zdrowym. Posłuchaj, No Rafał, tak, do no nie ciebie da zajedzie się. dopiero to, tu się nie rozchodzi, czy ty jesteś chory, czy zdrowy, czy to. Oni się ciebie boją, No ale to Janek. a oni mają takie kurwa możliwości, że ty nie masz nic do gadania w tym momencie. Oni będą chcieć ci Ale przemówić, tak jak ja napisałem, nie, jeden Janek, telefon Janek, i nie stop. wychodzisz z psychiatryka. Poczekaj. To, że oni się mnie boją, to pamiętaj, to też. Oni się boją sami z siebie, dobra? Taki Rafał boją się sami z siebie. Teraz taki Rafał. Ale teraz tak, jeżeli taki Rafał powie: słuchajcie, teraz jak ja wam zrobię, i tutaj będą oskarżenia, to oni, widzisz, z tego strachu będą się bardziej bać. Bardziej, czyli jak ja im zrobię materiał straszący ich, to oni się będą bardziej bać. A że każdy materiał ich straszący ich, bo dla mnie nie jest straszący, ale oni oczywiście, każdy jest straszący, no to zawsze se znajdą coś dla siebie, co ich wystraszy. Tylko że ja ich słabo straszę, więc oni nie będą No wytaczać dużych właśnie, ty dział. ich słabo straszysz No i a wtedy jakbym się ich nie mocno uda. wystraszył, to oni by szybciutko zorganizowali ekipę sprzątającą i widzisz, tak to by A wyglądało. właśnie, że nie masz racji. Słuchaj, największy strach, jakby ich spotkał, to by powiedzieli bez względu na temat, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, macie go, że tak powiem, uśpić lekami i chuj mnie to interesuje. Rafał, Zapłacę nawet, widzisz, oni by nawet byli godni pomimo zapłacić. swojej inteligencji, pomimo wszystkiego tego, co robisz, ja ci powiem tylko jedną rzecz. Nie zdajesz sobie sprawy, co żeś ruszył. Co ruszyłem? No właśnie, nie Co? zdajesz sobie sprawy Co z tego, co żeś. ruszyłem? No Nie. co? Po prostu ty ruszyłeś największe, najczulsze miejsca, gdzie tylko mogły być, a ty jesteś sam i oni cię zgnoją. No dobra, ale i tak zawsze jestem sam i teraz widzisz, czy dam sobie radę sam na to wszystko, widzisz? To największy strach, można powiedzieć. Sąd to jest największy strach, a No jeszcze. nie, to nie jest strach. Ja ci powiem, ja jestem realistą, tak jak ty Janek, mówisz, się nie boję. Janek. Ja się nigdy nie bałem Janek, stop. niczego. Powiedziałeś, że ja się spotykam z największym strachem. O tych ludziach opowiadałeś, że oni się boją. Dobra, no to ja też się boję. Jakbyśmy się razem bali, to byśmy na siebie warczeli, krzyczyli i te. Skoro oni się boją, mamy to. Muszę być Dobrze, odwrotnością. Rafał, Muszę. przerwij ci jeszcze raz. Mam do ciebie jedno krótkie pytanie. Tak. Czy znasz mecenasa Ludziaka, tego co z czujnym tam urzęduje? Tak, przyglądałem się mu paru razy. Rozmawiałeś z nim kiedyś? Nie. Masz do niego namiary? Ale ja nie wiem, czy po mecenasie Ludziaku ja bym był na przykład zadowolony. No nieważne, ale ja bym chciał, żebyś po prostu zadzwonił, zapytał się go, powiedział mu jakaś sytuacja,
on ci wytłumaczy, czego się może spodziewać, nie? Ale ja wiem czego najgorszego, Bo on Janek. jest bardzo uczciwy, wiesz, Ja człowiek. rozumiem, no ale ja już nie muszę jego pytać, to on mi powie najgorszy możliwy przypadek, panie Rafale, tutaj widzę. No tyle, no. Zrozumiesz, że ja nie mogę zostać w domu. Ja muszę być poza domem, poza Jaworznem. No to tyle. No chodzi o to, żebym był poza Jaworznem. Tak, pod kontrolą poza Jaworznem i wtedy Jaworzno jest bezpieczne. Bo chodzi o to, że jak taki robię, jak ja robię, to jest niebezpieczne miasto. Zrozum. No dobra, ale teraz to nie wiem, kurde, na czym to ma polegać, czyli... Na tym samym zawsze. Na unieważnieniu mnie. Paweł będzie robił wszystko, widzisz, że nawet z wyrzuceniem mnie z miasta. Będą mnie badać, słuchaj, w obcym środowisku, wśród wariatów, w zamkniętym środowisku, w obcym mieście, bez dostępu do tego wszystkiego. Oni tak, chcą mi zmienić całe środowisko, zamknąć praktycznie do jednego pokoju, usztywnić w regułach, kiedy jemy, kiedy śpimy, kiedy wstajemy, kiedy są badania. I to jest uczciwe badanie człowieka, no bo Paweł się pyta, jak ja funkcjonuję. No, oni by mi musieli dać rozpoznanie, jak ja funkcjonuję w zakładzie psychiatrycznym, tak. O, tak, bo dla mnie to może być nowość, ja na przykład tam mogę wybuchać normalnie. Mogę być wielkim zagrożeniem, jak ja widzę na przykład, że nikt tego nie kontroluje, a ja jestem sam w spokoju z wariatami. Wiesz, No tylko to że widzisz, no to jestem. w pewnym momencie, no słuchaj, ja bym musiał bronić się, no nie? To oni by No mi ja, tylko że przypisali jeszcze nie wiesz. przemoc. No to oni by mi Ty, ale przemoc chodzi nie o przypisali. tego, Rafał, bo ty jeszcze nie wiesz, jakie środki oni ci mogą podać, bo oni ci mogą Ale powiedzieć, Janek, słuchaj, nie, Jolka, mogą ci podać. Janek, po co o tym gadamy? No nie ma sensu. W każdym razie, wiesz, mi się rozchodzi o to, żeby tak, gdybyś ruszył troszeczkę, kurde, nie wiem, może, Jaki żeby masz jeździć. pomysł? Po prostu, żeby. Kiedy ty masz te badania? Którego? A, bo chyba ostatni dzień miesiąca, czy 2 tygodnie jakieś niecałe. Po raz pierwszy oczywiście, bo potem znowu po raz drugi i potem policja, czyli po raz trzeci, czyli nawet i za pół roku. Czy byś ty nie mógł normalnie tam pojechać, ale wziąć ze sobą kilku zaufanych ludzi? Janek, ja tam mogę pojechać 30. Mogę sobie pojechać, nakręcić materiał. Mogę. No i Ale oni cię wrócić. mogą, tak ci mówię, mogą cię skręcić od razu, kurde, nie? Janek, nie. Lekarz musiałby mnie oskarżyć o chorobę psychiczną na miejscu. Czyli No musiał. dobra, Nie, nie, nie. Janek, tak nie. ale ty wtedy nie możesz tego negować. Dobrze by było, abyś Janek. był z kimś. Janek, wyobraź sobie, że znasz mnie i psychiatrę. No i rozmawiamy, rozmawiamy. Ja się go pytam, i w pewnym momencie psychiatra mówi do tych ludzi, którzy czekają, widzisz, i tylko czekają na wzięcie, i mówią: dobra, to panie Rafale, to bierzemy pana. No nie. On musiałby mnie oskarżyć. Zrozum, to jest tak jak z Rafał, policją. pieniądz rządzi światem. Za Janek, 10 złotych cię mogą. Janek, kurde, cały czas mnie wprowadzasz, żebym ja mówił o tych negatywnych aspektach. Co będzie, jak mi zrobi? A co będzie? A co jeśli? Co jeśli? Co jeśli? Co jeśli? A czym to jest? Czym to jest? Czym to jest może lepiej? Janek, czym to jest, że jest jak jest, no. No bo ty jesteś niepoprawnym optymistą. Nie, ale to znowu to jest. Jak można być niepoprawnym optymistą? No To można jest być to. realistą, No, optymistą to. albo No, to jest pesymistą. szaleniec, zaburzony wtedy. Jeżeli kim jest, optymistą czy pesymistą? Niepoprawnym. A jeżeli jest realistą? Janek, a kiedy nie jesteś realistą? Kim jest ta cała reszta? Ci nierealiści to kto? To są kurwa niepoprawni optymiści. Czyli rzeczywistość składa się na realistów i niepoprawnych optymistów. No No i nie, Janek, a jestem niepoprawnych wymyślił, pesymistów. a jestem wymyślił, no, naprawdę. A mi się z tego chce śmiać, wiesz, bo Janek, no to ty nie się, że się śmiejemy, tylko ty mi tu wmawiasz. To mi nie wmawiaj takich numerów, bo potem mu wierzę i po co mi to? wiesz co, ja ci coś powiem, Rafał. Ja się rano budzę, to się śmieję. Śpiewam, śmieję się, chodzę, baba się na mnie patrzy. Jakby mnie pierwszy raz na oczy widziała, to już by są prawie 30 lat razem. No właśnie, a potem dzwonisz do mnie i mówisz mi, że spotka mnie ciężki los. Tutaj Rafała widzę. Widzę, Nie, Rafał. ja ci chcę tego losu, tylko kurde, troszeczkę, kurde, wiesz, żebyś go nie dostał, Rafał, bo Janek, cię to lubię powiedz jako. mi, w jakim ty śmiechu mi to wymyśliłeś? To nie było w śmiechu. No po twoim śmiechu nagle zadzwoniłeś i Rafał, No, bo cię tutaj lubię nie i chciałem masz. ci powiedzieć tak, że kurwa, bardzo by mi było przykro, jakby cię zamknął w psychiatryku. No, ale to przykro by ci było. No, jest Janek, tego. kończymy już. Tutaj jeszcze mam kupę roboty.
Słuchaj. Dobra, w każdym razie nie daj się zamknąć. O, dzięki, dzięki. A jak się będą chcieli zamykać, To będę dzwonił. to powiedz, że możesz jednego takiego, co chętnie by się też tam kurwa. Jak coś, to tutaj Janek wam przyjebie No, wszystkim. że jeszcze ja bym się tam chciał zbadać. Słuchajcie, jakby coś, powiem tak. Słuchajcie, jak któryś mnie tu ruszy, to przyjedzie Janek, on ma 70 lat, to jeszcze wam przyjebi tam, posłuchajcie. Przyjedzie specjalnie, żeby wam przyjebić. Nie, powiedz, żeby mnie przymkli i pobadali, kurwa, bo jak ty się kurwa psychiczny, to ja to już muszę być fest pierdolnięty. A, no właśnie, no właśnie, no to jest, bardzo byś mi pomógł, popatrz. Bardzo. Nie wiem, jak ja bym z tobą wytrzymał, jakbyśmy byli w jednym pokoju, to ja nie wiem, może ja bym zwariował wtedy, widzisz, o to mówię. O, to byś się wiele dowiedział, kurwa, A od wtedy życia. powiedziałbym, proszę państwa, proszę mi wziąć Jankę, bo ja tutaj nie mogę zdrowić przy tym człowieku, no proszę mi tutaj wziąć, nie? No, bo tak, no tak, Janek, mogłoby też być, powiem ci. No, ja też tak No. myślę. Dobra, dobra Janek, ja robię dalej, bo tutaj jest ważny dzień dzisiaj. Także za chwilę puszczam Dobra, materiał, za chwilę puszczam Rafał, materiał, a nie miałem daj się renderować. im. Tak? Nie daj się, a w No razie jest. czego ja by cię tam chcieli kurwa A to zamykać, będę o to tobie myślał, tak. Ja daj wiem, jakieś namiary chociaż że w jakieś. pewnym momencie, tak jakby tak siedział, otwierają się drzwi, a tu pierwszy Janek wchodzi, a Janek mówi, ja cię Kurwa, no to wyzwoliłem. żebyś normalnie wszedł, a nie w kaftanie, No to no. Janek, widzisz, to najlepiej by było tak, widzisz, że gen był taki, wiesz, ledwo żywy po tych lekach, otwierają się drzwi i tutaj taka ekipa, widzisz, Kto je tam wchodzi kurwa i zmusza? wyzwala mnie i tak Rafał. wynoszą mnie tak, widzisz, jak Nie trzeba terroryzowanego. leków w tym stanie. To jest to samo jak porwanie, porywają człowieka i przywiązują go i tylko, że tu go biją, a tu faszerują lekami, no. To jest to samo, to jest porwanie człowieka i wymuszanie na nim różnych rzeczy, bo oni na mnie chcą wymusić chorobę psychiczną. No to na innych się wymusza zeznania, no to zeznania, choroba psychiczna to jest to samo. To jest obserwacja, to jest rozmowa i po obserwacji, po rozmowie z Rafałem, proszę bardzo, no nie, po jego zeznaniach, te zeznania pasują do dalszego leczenia, dopóki nie zmieni swoich wyrazów, dopóki nie zmieni swoich poglądów, to Rafał niestety musi dalej się Rafał, leczyć. gdzie masz te O wszystkie filmy? Janek, ja nie mam tak, żeby ci to tu, jej, to ja tutaj, słuchaj, to ja bym musiał mieć ile płyt DVD, to byś do mnie taki, o, to nie tak, no wszystkie filmy są, tak, wszystkie Nie, filmy tu się o są. to rozchodzi, że oni to mogą zniszczyć, wiesz, mogą to Wszystko na mogą, poko. oczywiście, to tak, jakby zniszczyli, też bym sobie dał radę, pamiętaj. No, ale mi Bo się o ja to to mam w rozchodzi. głowie, Janek, ja to mam w głowie, to nawet jak mi Ja wiem, ale mi się o zniszczą. to rozchodzi, żeby to po prostu ludziom przekazywać, w razie czego ja by to, No wiesz, to jak żeby ludzie to... wiedzą, że to jest cenne, to sobie biorą do siebie. No tylko, że wiesz, ludzie mają, wiesz, bardzo krótką pamięć, wiesz, w tej chwili wszystko pamiętają, współczują i tak dalej, kurwa się daje, rusza, a za 5 minut już ma inne swoje, wiesz, problemy i to już nie jest ważne. Wiesz, a No, ciebie są chodziło... tacy ludzie, więc widzisz, to wszystko zależy, bo ja też mogę być jednostką, która jest bardzo ważna na świecie, a mogę być jednostką, która jest nieważna. Jakbym był tak jak Snowden, to by o mnie mówili, słuchaj, od razu. Albo jakbym był papieżem, który zachorował, to by od razu o mnie mówili, to ho, ho, ho. I wszyscy by wiedzieli, co tam u niego, co tam u niego, tych lekarzy, co lekarze mówią. No, to też można powiedzieć. Pierwszego dnia przyjść, panie doktorze, co tam u pana Rafała, jak on się sprawuje, jak się sprawuje drugiego dnia. No, to ktoś też mógł zostać reporterem, proszę bardzo. Tutaj się, by się okazało, że panu Rafałowi się pogorszyło. Szybko nie wyjdzie. Jeszcze szybko nie wyjdzie, bo choruje. Choruje, choruje. No, to jak choruje, to musi się leczyć. No nie, bo jeszcze właściwie tak choruje, że jeszcze nie mamy tego wyrazu. O to chodzi, że trzeba mnie nazwać konkretnie. Pomimo, No że nie, jestem Rafał. nazwany, to w chorobie trzeba mnie nazwać tak, żeby mnie leczyć, zostawić. No to nie musieli mi taką Rafał, chorobę dać. ja ci chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, wiesz, bo ja mam właśnie synka, który jest w Janek, ale to matce. na inny temat. Janek, jak No ja wiem, proszę. ale on jest w tych matkach. Janek, naj. Bardzo ciężko się z tego wydropać. Janek, on. Dobra, to jest temat inny, Janek, bo to nie skończymy Ja tego. wiem, że to jest inny temat, ale to jest ten sam system i te Janek, same matce. to można godzinami o tym systemie rozmawiać, jaka to różnica, czy się przesuniemy na inny temat, czy nie, to jest, no, to może na inny temat Dobra, zostawimy. nie ma sprawy. Dzisiaj z nim rozmawiałem, jutro do Dobrze, niego jadę. dobra, dobra. Życie. Powiem jeszcze, Janek, chciałbyś być w internecie puszczonym? Fajna rozmowa, popatrz. Nie ma problemu. Dobra, to Janek tutaj nam mówi ostatnie słowo, Janek. Co byś powiedział ludziom?
przekaz. Ja bym ludziom powiedział tak, żeby się ludzie dobrze zastanowili. Ale poradzi im coś, poinstruuj ich, o właśnie, instrukcję. Nad sobą. Ale to Kajanek, to... Każdy człowiek, dobra, ja im zaraz radzę. Każdy człowiek powinien pierw zrozumieć siebie. Ale oni tego nie rozumieją, Janek, co do niego mówisz. Nie rozumieją tych słów. Zrozumieją. Ale nie rozumieją jeszcze, to jeszcze za wcześnie. To słyszą tysiące razy. Zacznij od siebie, ludzie słyszą tysiące razy, a ty mówisz, wiecie co wam powiem, zacznij od siebie. A oni nic nie zrobili, bo nie wiedzą, co znaczy. To właśnie, to powiedz. Nie, ja im powiem na własnym przykładzie. Ja rozumiem. Dobra, kończymy, Janek, tylko twoje ostatnie słowo. Moje ostatnie słowo jest takie. Dopóki ja nie uwierzyłem w siebie, nie powiedziałem sobie, że jestem Bogiem, nic mi się nie układało. A nagle wszystko zmieniło. Tak jest. Tak jest, bo zacząłeś być twórcą, a nie jakimś wpadającym ciągle w jakieś niespodzianki niewiadome. I wszystkim ludziom staram się to powiedzieć, żeby pierw popatrzyli na siebie, uwierzyli w siebie. Jeżeli uwierzą w siebie, to wtedy mogą kreować. Zawsze kreują, tylko chodzi o to, żeby teraz świadomie, o to ci chodzi, tak? Oczywiście, tak. Że muszą wiedzieć, że to co ja, to jestem ja i ja to robię dla siebie czy dla innych. I o, jeszcze jedną najważniejszą rzecz. Lepiej dawać niż brać, bo dla mnie zawsze większą przyjemność sprawiało dawanie niż brać. Dla ciebie? Tak. A dla kogoś innego to branie też jest fajne, mówi. Możliwe, ale dla mnie lepiej. A, to ty jeszcze masz niezrównoważone dawanie i branie, Janek. Bo ty oczekujesz oddawania. Dobra, na następny raz o tym pogadamy. Dobra. Miej się tam jak chcesz i nie daj się. Trzymaj się, cześć. Cześć.